Dzień dobry, kochani. I u nas zrobiło się naprawdę chłodno. Grzeją u nas w mieszkaniu, więc świadczy to tylko o tym, że po prostu na zewnątrz jest naprawdę zimno. Ale teraz tak, wiecie co, sprawdzę na temperaturę, jaką mi tu pokazuje, 10 stopni. Kurczę. No to nie jest za ciepło chyba. No, no, no. Dobrze, kochani, tak jeszcze w krótkim wstępie chciałam Wam powiedzieć, że wczoraj odebrałam paczkę z paczkomatu i zdecydowałam się na ten olej MCT, ale z olejem kokosowym. Tej wersji jeszcze nie miałam, bo jak wiecie, mam tę zwykłą, ten zwykły olej, a tutaj mamy tę nową wersję. Zobaczymy, która będzie lepsza. Tę na razie używam i jestem bardzo z niej zadowolona. Natomiast słyszałam bardzo dobre opinie, że ta z olejem kokosowym jest znacznie, znacznie lepsza i lepiej działa na organizm, więc moi drodzy, no ja tutaj nie dyskutuję z tym. Wrzątek już sobie wypiłam, jestem już przygotowana, gotowa do pracy. Zaraz tylko ubieram sobie prochowiec, bo w sumie powiem Wam, założyłam ten golf, ale nie wiem, czy nie będzie mi w nim dzisiaj trochę za ciepło. Trudno, najwyżej po prostu prochowiec sobie zwinę gdzieś tam do torby. Zawsze mam jakąś taką torbę, szmyciankę, więc w razie czego tam sobie go poniosę z powrotem, jak będę szła z pracy. Moi kochani, to co? Ja nie przedłużam. Nie wiem, co w ogóle będzie się działo w tym vlogu. Nie mam póki co nic zaplanowane. Wy pewnie po tytule już widzicie. Ja zaczynam tego vloga, zaczynam ten dzień. Jest to kolejny dzień nowego tygodnia. Zapraszam Was do oglądania. Zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy. Nie wiem, czy ja kiedyś to zmienię, powiedzenie, ale może kiedyś będzie normalny dzień dobry. Witajcie w nowym vlogu. Moi drodzy, wpadłam szybko do domu i postanowiłam, że coś przekąszę, żeby nie robić sobie pokusy na zewnątrz. I tutaj mam twaróg, posypałam solą, tu jest pstrąg wędzony. Do tego szybko ugotowałam sobie jajka, dołożę zaraz sobie majonezu. I tu mam wodę z cytryną i z tym sokiem, zaraz Wam powiem, pokażę Wam. Już chodzi o ten sok z rokitnika. I do tego dałam też trochę miodu i voilà. I tak będzie wyglądał mój obiad, więc jem i uciekam, bo dzisiaj naprawdę mam bardzo, ale to bardzo zwariowany i szalony dzień. Domówiłam sobie, moi drodzy, ze sklepu garneczki. To też robiłam przez Allegro. Dwie formy. Ta forma, no dalej, do chleba, ale ona jest wąska. Pamiętacie, ja kupowałam takie troszkę szersze. To jest też taka bardziej keksówka. Myślałam, że ona będzie troszkę większa, troszkę szersza. I chyba sobie zrobię zwrot tej i będę patrzyła na znacznie, znacznie większą formę, ale to... Może przejdę tutaj, moi drodzy, na fotel. Tę formę z całą pewnością sobie zostawię. Brakowało mi takiej mniejszej, wyższej formy do pieczenia właśnie spodów do tortu. I tu mamy średnicę 20 cm. Super, jestem z tego zadowolona, więc zaraz to sobie wkładam do zmywarki, będę myła. No a tamtą formę na pewno będę zwracała. Idzie lato i wiecie co, zachciało mi się takiej naprawdę wiosennej, fajnej zupki z koperkiem, z ziemniaczkami, z sałatą, nie sałatą, Boże, z kapustą. I chyba, kurczę, zaraz sobie ją zrobię. Tu jeszcze mam brokuły, część brokułów dołożę, cebulka jest. No po prostu, no takie smaki mnie kręcą teraz. No nie wiem, dla mnie zupa to zawsze była podstawa i nie było dla mnie znaczenia, czy jest lato, czy jest zima, czy jest wiosna, czy jest jesień. Dla mnie zupa jest najlepszym takim daniem na obiad, którym zawsze się najadam. Więc dobrze, kochani, nie gadam, biorę się do krojenia tych wszystkich produktów. No i myślę, że dzisiaj zupka chociażby na wieczór będzie gotowa, to sobie zapodam ją na kolacyjkę. A czemużby nie? Thank you.
I spójrzcie, jaka piękna zupa mi się gotuje. Ja ją zaraz przykryję. Staram się tak, wiecie, częściowo ją odparować, ale częściowo też, żeby te wszystkie warzywka zmiękły. No przede wszystkim kapusta, bo kapusta dość długo się gotuje. Ale wrzuciłam już wszystko. Ziemniaczki. I co jeszcze? A, i tego brokuła, i tą całą mieszankę, tą mieszankę taką wiosenną, mrożoną. Powiem Wam, że jest przepyszna. Dałam tylko soli i dałam, oczywiście wszystko podsmażyłam na maśle klarowanym, ale dałam do tego tylko tymianek i sól i nic więcej. I jest po prostu przepyszna. Ale jeszcze musi się długo, długo pogotować. Czy są tutaj miłośnicy orzechów nerkowca? Jeżeli tak, to musicie koniecznie tę czekoladę spróbować. Jest przepyszna dosłownie i tak jak nieraz się kupuje czekoladę z orzechami czy z migdałami, tam jest uboga ilość, jeżeli śladowa bym rzekła nawet, ilość właśnie tych różnych orzechów bądź też migdałów, a tutaj po brzegi, naprawdę po brzegi czekolada była wypełniona tymi orzechami nerkowca. Jest genialna. Jak nie zapomnę, jak jeszcze ją znajdę, bo ja ją zamawiałam na Allegro, więc postaram się ją oczywiście Wam podlinkować. Smak broni się sam, więc tutaj myślę, że nic dodać, nic ująć. Jeżeli lubicie mleczną czekoladę, jeżeli lubicie czekolady z bakaliami, z orzechami, to jestem przekonana, że w tym smaku, w tym gatunku z całą pewnością się zakochacie. Ja póki co mam zapas tych czekolad z migdałami, wiecie, tych czerwonych z okienkiem. Na razie nie będę sobie robiła więcej zapasów, ale jak tylko tamte mi się skończą, jestem przekonana, że sięgnę po za 2-3 opakowania akurat tego Wintersport. No bo no, są, no ona jest cudowna. No przepraszam, że tak się nią zachwycam, ale naprawdę jest genialna. Musicie ją spróbować. Kochani, ja będę się żegnała z Wami. U mnie dzisiaj praca zdalna, więc pozwoliłam sobie być bez makijażu, nałożyłam sobie maskę na włosy i tak będę sobie siedziała. Mamy 7:30, ja jeszcze kończę mój wrzątek. Zaraz sobie robię jakąś kawę, później wjeżdża śniadanko i powiem Wam, że takie poranki lubię najbardziej. Na spokojnie, wiecie, na chillu. Wstawiłam sobie już pralkę, pewnie słyszycie gdzieś tam w oddali. Zrobiłam też parę zdjęć na Vinted, więc powystawiałam znów kolejne rzeczy, z czego się cieszę, bo to widzę, że zaczyna gdzieś tam iść w świat. No i tak, moi drodzy, bardzo Wam, kochani, dziękuję za to, że znów byliście ze mną. Dziękuję Wam za komentarze, dziękuję za wszystkie prywatne wiadomości. Tam w tyle możecie zobaczyć, renderuje mi się film na kolejny dzień, więc się bardzo cieszę, naprawdę od rana bardzo dużo rzeczy zrobiłam, bo jak wiecie, ja wstaję zawsze o 5:00, no i wiadomo, że jak do pracy idę stacjonarnie, no to więcej tych rzeczy takich do ogarniania przy sobie jest, a jednak gdzieś tam na pracy zdanej to przy sobie aż tyle rzeczy nie trzeba robić, tym bardziej trzeba się malować. Dobra, kochani, znikam, dziękuję Wam pięknie jeszcze raz i co, widzimy się w następnym moim odcinku. Do następnego, ciao!